Powinnam od tego zacząć, ale nie mogłam, dlatego że pewnie większość by już od razu wyłączyła. Mamy komunę 2.0. Dzień dobry, wracamy do cenzury. No nie, to będzie dotyczyło, czy ty możesz dzisiaj prać, prasować, a może co drugi dzień. Będzie dotyczyło tego, czy możesz włączyć klimatyzację, jak możesz mieć temperaturę w swoim. Także będzie to tak zwane, ja to nazywam ubezwłasnowolnienie w imię dobra planety, ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorca jest przestępcą, no to ja bardzo przepraszam. Czy to służy nam? Bo to chyba nie o to chodzi, tak? No to nie jest żadne objawienie, że rządy i politycy praktycznie pracują na ich usługach, czyli tej wielkiej finansjery, tak? Że to będzie największe w historii naszej ludzkości narzędzie kontroli całych społeczeństw. Więc ten dodruk powoduje, że waluty są całkowicie niszczone, tak? Za niedługo ich wartość przyjmie pewnie zerowe cyfry, tak? A jak powstają ci dolary? Ktoś klika Enter i tworzy nową ilość dolarów, tak? Cała reszta, no nie daj Boże, będzie ludziom przebijała opony za to, że ktoś dieslem śmiał przyjechać, a nie pociągiem, czy rowerem, czy hulajnogą elektryczną. To na logikę pomyślcie, czy to jest normalne, że zamyka się elektrownie atomowe? Myślę, że będziemy mieli do czynienia z lockdownami klimatycznymi. W środku przeczuwam, że prawda o śladzie węglowym jest zakłamana. Apeluję do naszych widzów, tak, żeby wspierali też Twój kanał na tej zasadzie, że klikają, oglądają, dają łapki w górę. Już niedługo, 12-15 marca, widzimy się w Muszynie, w hotelu jednego z najbogatszych Polaków, Ryszarda Florka, założyciela firmy Fakro. Będą naprawdę mocne nazwiska, goście Biznes Misji i możesz być Ty, także zapraszam wszystkich przedsiębiorców. Zapisy event.biznesmisja.pl. Do zobaczenia, cześć! Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Problemy finansowe w firmie? Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub za finanse. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem wyjątkowa osoba, specjalistka od inwestycji alternatywnych, Kasia Szewczyk. Bardzo miło, że udało się nam spotkać. Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry. Witam widzów Biznes Misji. Bardzo się cieszę, bo naprawdę wiem, że nie jest łatwo się z tą spotkać, bo dużo pracujesz, ale cieszę się i dużo dzisiaj z takich ważnych tematów, ale zaczniemy standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? Ojej, może tak. Coś, co ja myślałam, być może inaczej niż inni rówieśnicy, bo się może ze mną o tym nie dzielili, ale ja zawsze miałam przekonanie, że jestem w stanie przechodzić przez ściany i jestem w stanie lewitować. I nie wiem, czy dalej widzowie będą chcieli to oglądać, bo już zdążyłam pokazać się z takiej dziwnej strony, ale wciąż mam takie przekonanie, że ta fizyka, materia, fizyka newtonowska, której się uczymy, to nie wszystko. Okej, Kasiu, no to jest początek roku i chciałem Cię zapytać, co w ogóle nas czeka w tych czasach? Jakby dużo się słyszy z otoczenia, jednym będzie źle, zaraz koniec, można powiedzieć, świata, z drugiej strony jest jakaś tam nadzieja optymistyczna, więc chciałem Ciebie zapytać, co w ogóle Ty sądzisz i co nas czeka w tym roku? Ja się tak uśmiecham, bo bardzo wiele osób zadaje to pytanie. Bardzo często wszechświat mi podpowiada, poddaje odpowiedzi, takie gotowce. I ja znalazłam takiego mema, w zasadzie ten mem nie znalazł i ja tym memem odpowiem na to pytanie. Pokażemy go tutaj, myślę, teraz na ekranie, a ja go, pozwolisz, że ja go odczytam, możemy na niego spojrzeć wspólnie. Nie boisz się tego, co przyniesie 2023 rok? Wszystko jest takie niepokojące. Myślę, że przyniesie kwiaty. Tak? A skąd wiesz? Ponieważ sadzę kwiaty. I to jest chyba najlepsza odpowiedź na to, co nas czeka. Innymi słowy chcę powiedzieć, że to, co zasiejemy, to będziemy zbierać. I tutaj może, no, takie powiedzenia stare naszych babć, prababć są naprawdę wielką mądrością. Tak? Jak sobie pościelasz, tak się wyśpisz. Natomiast prawdą jest oczywiście, że to będzie dość przełomowy rok. Oczywiście ja tutaj nie ukrywam, że patrzę w niebo, spoglądam gwiazdy, bo kto słyszał inne moje nagrania, to wie, że astrologia jest moją pasją. I można powiedzieć, że jest to na pewno rok wielkich początków. A zatem coś się musi skończyć, żeby coś się zaczęło. I w zasadzie dzisiaj, tak już z Łukaszem wcześniej rozmawialiśmy, że chcemy porozmawiać o końcu pewnej ery, ery pieniądza, jaki znamy.
Oczywiście ja tutaj chciałabym bardzo mocno zaznaczyć, że to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to są moje własne przemyślenia. To nie jest prawda objawiona, ja nie mam szklanej kuli. I to będzie dość subiektywne i oczywiście każdy ma prawo się absolutnie z tym nie zgodzić i to do czego zachęcam, do tego, żebyśmy robili taką zbiorową burzę mózgów, bardzo kulturalną, bo tak naprawdę myślę, że wszyscy mamy jedno w głowie, tak? Chcemy zachowywać wolność i być szczęśliwymi ludźmi tu na tej planecie. Zdecydowanie to jest chyba też tego celu. Tak, więc skoro mamy wspólny cel, to działajmy wspólnie, łączmy się, a nie dzielmy. Natomiast no, ja bym chciała, żeby to nasze wystąpienie zadedykować takiemu tematowi, że pieniądze to nie wszystko. To takie, powiedziałabym, wieloznaczne stwierdzenie. I tylko tak żartobliwie zacznę, żeby nie było tak sztywno, bo tutaj przypomina mi się taka anegdota o takim starym Żydzie, który nałożył śmierć i wołał swojego syna: Icek! Icek! No Icek podchodzi do tego umierającego ojca, bierze go za rękę, patrzy mu głęboko w oczy, na co ojciec wypowiada ostatnie słowa. Icek, pamiętaj, w życiu pieniądze to nie wszystko. Trzeba mieć jeszcze złoto i nieruchomości. Ale nie o tym dzisiaj tak do końca. I był też film Pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to oczywiście. To dzisiaj nie będziemy mówić, że pieniądze są złe, tylko że... Następuje bardzo istotna zmiana, na którą chciałam dzisiaj wszystkim zwrócić uwagę. I może tylko jest tak, że ja ją widzę, a może, może jest w tym coś więcej. No powiedz mi w takim razie, co to znaczy, bo powiedziałeś, że kończy się pewna era. Jakbyś mogła o tym coś więcej powiedzieć. Mhm. Oczywiście ja miałam na myśli erę pieniądza. Tam wiele się kończy i wiele się zaczyna, ale jakieś tutaj punkty programu musimy przyjąć. Na pewno patrzę na to z tej perspektywy, że... Ostatnia dekada w zasadzie to jest ogromny, ale to ogromny dodruk, tak, środków płatniczych, bo już trudno mówić o pieniądzach. Jest to czas, kiedy w zasadzie cały świat tonie w długach. Tak? Można powiedzieć, że nikt już nie spłaca tych długów. W zasadzie każdy kraj obsługuje dług, tak łagodnie rzecz ujmując, czyli spłaca ledwo co odsetki od tego długu. Więc ten dodruk powoduje, że waluty są całkowicie niszczone. Tak? Za niedługo ich wartość przyjmie pewnie zerowe cyfry. Natomiast widzimy też, że banki się bardzo mocno transformują. Tak? Czyli widzimy, że oddziały coraz częściej albo znikają z naszych ulic, albo stają się oddziałami totalnie bezgotówkowymi. To takie symptomy. Natomiast pozwól, że i widzowie, pozwólcie, że... Zrobię taki dłuższy wywód, dobrze? Bądźcie cierpliwi, bo do merytum dojdziemy, ale ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który chciałabym tutaj zaproponować, ma sens, tak? Bo zastanówmy się w ogóle, skoro mówię, że coś się kończy, no to przyjrzyjmy się, cóż takiego się kończy, jak te pieniądze do tej pory wyglądały. No po co są w ogóle pieniądze na tym świecie, tak? Pierwotna rola pieniądza to było po prostu narzędzie wymiany, wyceny wartości i środka tezauryzacji, czyli mówiąc wprost, gromadzenia oszczędności. Więc prosta sprawa, tak? No, Łukasz dziennikarz, ja na przykład Szewc z racji mojego nazwiska, no, gdybyśmy się wymieniali, tak, towarem za towar, czyli wymianą barterową, no to ile tych butów byś chciał ode mnie przyjąć, tak? Albo potem z tymi butami biegał po rynku, żeby kupić chleb czy inne towary i usługi. Dlatego szukano jakiegoś zunifikowanego, trwałego, podzielnego i przede wszystkim o niskiej podaży narzędzia, towaru, który by był tym idealnym środkiem wymiany. No oczywiście było to złoto pierwotnie, tak? Ale handel kwitł, więc już tym kupcom coraz ciężej było z tymi sakiewkami jeździć od miasta do miasta, więc stworzono banki i tam deponowano złoto, każdy dostawał taki kwit bankowy. Zobacz, banknote, tak? Czyli banknot, czyli dostawał ekwiwalent tego, co zdeponował w banku, dzięki czemu z takim kwitem mógł bezpiecznie podróżować, a w każdym miejscu mógł w każdym banku z powrotem za ten papierek odzyskać swój majątek. No i to był jakiś początek, tak? I no, wiele od tego czasu się zmieniło. Pieniądze stały się tak naprawdę narzędziem władzy. Zresztą Amschel Rothschild, którego często cytuję, mawiał, że słowa takie: daj mi władzę nad podażą pieniądza danego narodu, a nie będzie mnie interesowało, kto tworzy jego prawo. No i tak powstały banki centralne, prywatne banki centralne, które oddzieliły podaż pieniądza od tak naprawdę władzy, od rządów narodowych.
I ja tutaj przypomnę, myślę, że twoi słuchacze to na pewno wiedzą, ale no są tacy, którzy są na początku tej drogi, że banki centralne, w szczególności mam na myśli tutaj Bank Federalny Stanów Zjednoczonych, jest bankiem totalnie prywatnym, gdzie właściciele to są prywatne osoby, mimo nazwy mylącej dla wielu, tak? Powstały potężne fundusze inwestycyjne. Dzisiaj chyba każdy zna ich nazwy, tak? BlackRock, Vanguard, Fidelity, które swoją kapitalizacją przekraczają budżety całych państw. Cóż tu dużo mówić, no to nie jest żadne objawienie, że rządy i politycy praktycznie pracują na ich usługach, czyli tej wielkiej finansjery, tak? To doprowadziło do tego, że z czasem nie tylko podaż pieniądza, ale także prawo stanęło po stronie najbogatszych. Możemy powiedzieć, że dzisiaj 2% ludzi na Ziemi posiada więcej pieniędzy niż cała reszta, więcej majątku. No i wydarzenia dalsze, tak? No widzimy, że pieniądz, stając się narzędziem władzy, spowodował, że ten, kto miał możliwość tworzenia, kreacji pieniądza, był w stanie kupić świat. Dzisiaj, kiedy nie mamy już nawet pieniędzy fizycznych, no to jest klik enter i świat ten bogatych finansjery kupuje dzisiaj ziemię, surowce, towary, te fundusze wykupują mieszkania, całe osiedla dzisiaj. Nie? Słuchajcie, dzisiaj w Polsce, tak? U nas może nie istnieją rejty, ale dzisiaj praktycznie nie ma polskich deweloperów, chyba został jeden, tak? I te wielkie instytucje, które mają enter, drukarkę, tak? Podłączoną do pępowiny, mogą wybudować każdą ilość mieszkań. Nie mamy szans konkurować z takim molochem, tak? I to właśnie chcę powiedzieć, że ta władza, którą pieniądze dają, na wielu płaszczyznach się odbywa. Na płaszczyznach państw. Bo jak sobie nie popatrzymy, no to za czarne złoto, czyli ropę, która wymaga kosztów wydobycia, nakładów pracy, zanieczyszcza środowisko, no, świat płaci, w zasadzie Ameryka płaci dolarami, tak? A jak powstają ci dolary? Ktoś klika enter i tworzy nową ilość dolarów, tak? Więc tutaj możemy z tej perspektywy zobaczyć, że ci najbogatsi kupują właśnie między nimi surowce za świeżo stworzone pieniądze powstające z powietrza, z decyzji. Ale na poziomie państw, o których już powiedziałeś tutaj, na poziomie deweloperów, ale jak sobie popatrzymy na wielkie korporacje, już tam wymieniając chociażby Google, Amazona, Tesla, które są jak pępowiną podłączone do drukarki. Czyli to oznacza, że jaką konkurencję stanowią wobec na przykład słuchaczy twojego kanału, wobec przedsiębiorców, którzy sobie bardzo dobrze radzą, tak? Ale jeżeli oni nie mają dostępu, tak jak te wielkie korporacje, do kapitału w zasadzie darmowego, tak? 0%, z drugiej strony oprócz tego, że płacą zupełnie inne odsetki, no to mają mnóstwo regulacji, inne prawo podatkowe, można powiedzieć, tak? Ja jestem przerażony, mając na przykład firmę i wiesz, jako jedna osoba działalność gospodarcza masz 50% podatku na starcie, a dowiaduje się, że ogromne korporacje nie płacą, bo płacą za granicą i tak dalej, więc... Wielki pieniądz rządzi światem, ale oczywiście jesteś tego też żywym przykładem, twoi słuchacze są tego żywym przykładem, że potrafimy sobie poradzić w tym niekonkurencyjnym środowisku, tak? Ale trochę się martwię, że to rzeczywiście, jak ciebie słucham też, to że następne lata i teraz tak jest, że rzeczywiście tak jakby nam się to wszystko kończy, chcą zabrać, bo dawniej jeszcze jakoś dało się prowadzić firmę. Dzisiaj coraz większe podatki, coraz trudniej. Dzisiaj coraz trudniej kupić mieszkanie, coraz trudniej w ogóle jakby się poruszać. Ludzie kupują inwestycje w nieruchomości, ale boją się, że zaraz będzie podatek katastralny. I to jest tak, że cały czas coś nam nakładają i my uczymy się kombinować, żeby gdzieś tam znaleźć lukę, żeby jakoś przetrwać. A to chyba nie tak powinno być. To też nie tak powinno być, ale tutaj to właśnie chcemy ten cały obraz, dlatego ja taki długi ten wstęp robię, żeby wam pokazać tą ewolucję pieniądza i żebyśmy doszli do tego, dlaczego ja powiedziałam na wstępie, że pieniądze to nie wszystko. Tu masz rację, Łukasz, jak najbardziej, ale mimo to dajemy sobie radę. Czy nasze społeczeństwo zbiedniało w ostatnich dziesięcioleciach? Nie, wzbogaciliśmy się potężnie. Ale nie tylko my Polacy, ale cały świat. I zawsze się przedstawię w postaci takiej piramidy strukturę finansową świata. Tak? I na samym szczycie, to nie odkrycie, garstka tych
Nawet tych, których nazwisk do końca nie znamy. Ale okazało się, że właśnie my sobie tutaj świetnie radzimy i ta klasa średnia dość mocno się rozbudowała i okazało się, że my korzystamy tak naprawdę z tych samych przywilejów, które oni mają, tak? Podróżujemy po świecie. Kiedyś to było zarezerwowane tylko dla bardzo zamożnych. Korzystamy z luksusowych hoteli jak najbardziej. Mało tego, niektórzy oczywiście mają też takie możliwości, żeby kupić nawet własne linie lotnicze, czy własne odrzutowce, czy helikoptery. Czyli to oznacza, że tutaj zmierzam, gdzie są powody tego, że to się zmienia. Że doszliśmy za blisko tego szczytu, że stało się tam troszeczkę ciasno się zrobiło. Mało tego, jeżeli posiadamy majątek, to zaczynamy świadomie korzystać z możliwości wyboru. Bo mamy taką możliwość. Tak, robimy coś, bo chcemy, nie bo musimy. Co to powoduje? Że ten, ja to nazywam, gen niewolnictwa się osłabia, tak? Słabiej te głowy pochylamy, jesteśmy bardziej niepokorni. Chcemy, oczekujemy coś od tych, którzy tam stoją wyżej nas, czy to są rządy, czy to są ci najbogatsi. No więc cóż się wydarzyło? No pora, żeby wstrząsnąć tą piramidą, żeby ta dylatacja pomiędzy górą a dołem się zrobiła większa. Dlatego to, co dzisiaj się dzieje, jest powrotem do tego, do struktury, w której na górze są panowie, a na dole słudzy. Że zaczęliśmy korzystać, wiecie, świat ma jakąś tam ograniczoną powierzchnię, ograniczony zasób, można powiedzieć, w pewnym sensie surowców i nagle nas też na to stać, żeby z tego korzystać. Stąd uważam, że to jest taka moja, taki ciąg logiczny, gdzie mówię, że zaczyna się zmiana i pora na nowy system finansowy, bo zobaczcie, to jest takie pytanie, które sobie zadaję. Jeżeli, wyobraźmy sobie, że my jesteśmy na tej górze tej finansjery, mamy absolutnie wszystko. Nieograniczoną ilość pieniędzy, tak? Czyli każdy enter to są nowe biliony dolarów. Mam nieograniczoną władzę, bo w zasadzie we wszystkich częściach świata rządy, politycy są w mojej kieszeni. To tak jest, tak? To co jeszcze mogę chcieć? No to jest bardzo trudne pytanie, nie wiem. Wiecie, ja się nad tym mocno zastanawiam, ale ponieważ staram się dużo czytać i staram się dużo słuchać i łączyć różne elementy, czasami, które się wydają na pozór zupełnie nie połączone, to tak wam powiem, że ponieważ wszechświat działa w cyklach, my też działamy trochę w cyklach, wiecie, młoda wraca i teraz ten cykl ponowny zaczyna się, zmiany systemu finansowego, to co ja sobie myślę, że wracamy do takiej okrutnej, że tak powiem, ciągoty, żeby ta wąska grupa, bo mówię o nich, stała się niemalże bogami. Czyli kiedy już masz wszystko, to chcesz tworzyć, chcesz kreować świat na swoją modłę. Stąd hasła nowy wspaniały świat, nowy porządek świata. Już nie chodzi tylko o władzę, ale chodzi o to, żeby ten świat kształtować według własnego uznania, czyli można powiedzieć, jestem Bogiem. I przypomnę, że to już grali, bo to jest marzenie III Rzeszy, czyli kreacja nowa świata, może nawet człowieka, już nigdy nie wypuszczenie tej władzy, tak? Czyli to oznacza, że zamknięcie nas w cyfrowej klatce za naszym przyzwoleniem. I trzecia rzecz, która w moim przekonaniu jest cały czas na rzeczy, to jest doprowadzenie tej wąskiej grupy do nieśmiertelności. Jakkolwiek to dzisiaj dla was zabrzmi, ale ja zawsze zachęcam do filmów, które pokazują bardzo dużo już dzisiaj. Takim filmem jest, kiedy już przeze mnie w innych nagraniach wspomniany, Altered Carbon. Przypominam Neuralink. Ja się w ogóle cieszę, że o tym możemy porozmawiać, bo wiesz, ja jeszcze, może będąc młodym, ale wielu widzów myślało, że wiesz, że masz rządy, które są jakby tutaj niezawisne, że to jest, wiesz, że nie ma czegoś takiego, że ktoś u góry steruje, że to wszystko jest jakby, że się to w głowie nie mieściło. Myślę, że jeszcze wielu ludzi ze społeczności naszej, ze społeczeństwa tak myśli, że to jest przecież, jak to jest możliwe, że gdzieś tak mówisz, że nawet bank może być prywatnym bankiem, którym jest największym bankiem, nie, na świecie. Ja to za każdym razem, kiedy ja coś nagrywam, mówię, że żyjemy w świecie iluzji.
Ale to nie jest tak, że ta iluzja jest poza nami. My sami sobie pozwalamy na to, my chcemy czasami żyć. To jest w takiej iluzji i mówiło się niedawno o takiej chorobie małpie. Ja mówię, że my troszeczkę mamy takie małponią chorobę, nie chcę mówić, nie chcę słyszeć, nie chcę widzieć o pewnych tematach. To już jest nie ten czas. Dzisiaj trzeba sięgnąć do książek, do rzeczowej wiedzy. Natomiast wracając do naszego tematu, bo my tak trochę odpłynęliśmy, a ja bardzo dzisiaj bym chciała Wam to przekazać, tak? Czyli idziemy w świat końca ery pieniądza, jaki znamy. Czyli tutaj służyć temu ma nowy pieniądz. Tak? Ja jeszcze tylko dodam to, co ja, to jest zawsze było, ale multimiliarderzy dzisiaj, można powiedzieć, jeszcze z większą nonszalancją rozdają pieniądze. Mnie to też zaczęło zastanawiać. Oczywiście to wiemy, że od czasów już Rockefellerów, od Rothschildów, oni to robili zawsze na pokaz, tworzyli fundacje. Tutaj też zrobię taki krótki przerywnik. Bardzo Wam polecam przeczytanie tej książki W mackach fundacji. To może zupełnie zmienić Wasze postrzeganie tego, czym naprawdę są fundacje. Ten pan, który to pisze, pisze pod pseudonimem, obawiając się o swoje również życie. I teraz wracając do tego, oni rozdają te pieniądze jak konfetti. Dlaczego? Być może wiedząc, że już mamy nowy paradygmat pieniądza, a nas zostawiają z tej iluzji, w tej pogoni za tym, żeby jeszcze biec za tym, co za chwileczkę przeminie. Zobacz, mamy tego symptomy. Kiedyś pieniądze, posiadanie w ogóle majątku, posiadanie kapitału było szansą na to, że mogliśmy dostatnio żyć, tak? Odsetki od kapitału. Jeszcze dzisiaj dużo osób tak myśli, że dalej może być. No niestety żyją jeszcze w poprzedniej epoce, czyli tej, w której trzeba było zebrać jakiś kapitał, włożyć do banku na dobry rachunek, na lokatę i żyć z odsetek. No nie, dzisiaj jeżeli trzymamy zbyt długo pieniądze, to działają jak gorący kamień, my będziemy je tracić, musimy je cały czas przerzucać. Kiedyś za pieniędzmi stała prawdziwa wartość, chociażby złoto. Co dzisiaj stoi za tak zwanym już nie pieniądzem, bo to bym zgrzeszyła, gdybym takich słów używała, za środkiem płatniczym? Dług, obietnica, pustka. Żyjemy na kredyt, nie ma żadnego pokrycia, my tylko ufamy, że emitent tej waluty będzie nadal utrzymywał tą walutę. A tutaj nic bardziej mylnego. Kończy się ta era. Mało tego, ten dodruk, który dzisiaj jest... Ja, ponieważ wszyscy, którzy gdzieś tam może mnie słuchają, wiedzą, że ja do tej pory występowałam tylko na jednym kanale, więc tam najwięcej nagrań debiut o tym. Mamy dzisiaj. Dzisiaj debiut. Mówiłam o tym, że ten dodruk, który dzisiaj jest, jest tak naprawdę ci, którzy go kreują, oni wiedzą, że mogą to robić bez końca, dlatego że nikt im nigdy nie każe tego spłacać. Nigdy nie zostaną z tego rozliczeni. Zawsze powtarzam, to nie są idioci, którzy to robią. Dlaczego? Bo w moim przekonaniu wiedzą, że kończą tą erę tego pieniądza, więc można je rozsypać jak konfetti. Nie będą nic warte. I w tym kontekście oczywiście no, mówimy o nowej erze, nowego pieniądza i tutaj no, każdy z Twoich słuchaczy to na pewno bardzo już doświadczony przedsiębiorca czy osoba, która słucha, buduje świadomość. Wiecie o tym, że ja teraz powiem o pieniądzach cyfrowych, o CBDC, Central Bank Digital Currency, czyli pieniądz banków centralnych, pieniądz cyfrowy. Ale ja teraz bym chciała Wam powiedzieć najważniejszą rzecz, która jest oczywiście no, jakimś moim wnioskiem. Tu już nie będzie chodziło o pieniądze. Waluta, ta nowa cyfrowa, która powstanie i o której się dzisiaj dużo mówi, ale nie mówi się jednej rzeczy, że to będzie największe w historii naszej ludzkości narzędzie kontroli całych społeczeństw. To będzie narzędzie incepcji, czyli wtłoczenia w nas pewnych idei, które najpierw zmienią nasz sposób funkcjonowania, a następnie sposób myślenia. Nie na odwrót, uważam, dlatego że zmieniając nasz sposób funkcjonowania, sposób myślenia za tym przyjdzie, bo my, żeby nie zwariować, będziemy do tego budowali sobie pewnego rodzaju usprawiedliwienia, dlaczego tak jest. I co najważniejsze, również ten pieniądz cyfrowy będzie narzędziem do pozbawienia nas majątku. Zobaczcie, jaki paradoks. Pieniądze, które nas pozbawią pieniędzy. Wybitny majstersztyk, prawda? I wracając do tego, że wszechświat działa w cyklach, to tak sobie ekonomiczne cykle też są, tak? Więc sobie zobaczmy. No, ja się urodziłam w takich czasach, więc ja je trochę pamiętam, czasy komuny, gdzie tak naprawdę tylko partia decydowała o tym, jaka będzie alokacja środków. To partia decydowała, jak będziemy żyć. Mało tego, tam nie było zbyt wielkiego wyboru, tak?
To była taka reglamentacja, taka ograniczona podaż, były kartki, tak, że ludzie się cieszyli, że cokolwiek zdobywają. Śmiałam się z tych historii, że ktoś wychodził, tak, śnieg, odpalał, odśnieżył najpierw samochód, odpalił samochód, nagle patrzy, ale on nie jest w swoim samochodzie. Ludzie jak wchodzili do mieszkań, to byli gotowi się pomylić, bo wszystkie mieszkania wyglądały tak samo. Bo ledwo co tam rzucili jakąś tapetę, to każdy tam dwie rolki, a reszta to być może się da tam jakąś lamperię zrobić albo coś innego, żeby tylko coś było w tym domu, odświeżyć go, nie? Także co było narzędziem propagandy wtedy? Telewizja. Była cenzura? Była cenzura. No i potem były lata tak zwanego szczęśliwego kapitalizmu, tak? I wtedy już to kształtowanie naszych zakupów to były stopy procentowe, raz wysokie, raz niskie, to raz kupowaliśmy, raz oszczędzaliśmy i względ na wolność. Ale powiedziałam, że historia zatacza koło i zataczamy koło po raz drugi. Wracamy do czasów, kiedy mamy ponownie pełną inwigilację i pełną kontrolę i gospodarkę centralnie planowaną. Na to pozwoli pieniądz cyfrowy banku centralnego. Komuna 2.0, ale w takim wydaniu cyfrowym. Po pierwsze, pełna inwigilacja. Każdy pieniądz elektroniczny, czyli ten cyfrowy, będzie śledzony. Dzisiaj jak mamy pieniądze elektroniczne, tak, załóżmy płacę kartą, załóżmy. I powiedzmy, że tam jest taka pierogarnia, pyszne pierogi. Idziemy do pierogarni, zostawiamy tam pieniądze. No i mija dzień, miesiąc i właściciel pierogarni zlicza swój kapitał, swoje środki zarobione. No i my tak naprawdę nie wiemy, czy on to powiedzmy tam zostawiłam 30 zł, czy te moje 30 zł dał teraz pani ekspedientce wynagrodzeniu, czy zapłacił podatek, zapłacił czynsz za sklep, tego nie wiemy. W dobie pieniądza cyfrowego każdy pieniądz będzie tak śledzony, że będzie wiadomo, że to była moja złotówka, jak ty, Łukasz, skorzystasz, to była twoja złotówka, rozumiesz? Jasne. Mało tego, ten pieniądz oczywiście nie ma postaci fizycznej, ale to, co jest szalenie niebezpieczne, to jest on całkowicie z nami połączony. Przynajmniej ja tak widzę ten plan. I tym spinaczem, który będzie łączył nas z pieniądzem cyfrowym, będzie tożsamość cyfrowa. O tożsamości cyfrowej, no już pewnie też słyszałeś, teraz Unia Europejska, pani Ursula von der Leyen tak o tym opowiada, jak to ważne jest, żebyśmy wszyscy mieli jednakowy dokument cyfrowy. Będzie oczywiście ogromne ułatwienie. Pamiętajcie, że wszystko, co robione jest w imię naszego dobra, należy z każdej strony zobaczyć, tak? Czy przypadkiem chodzi o nasze dobro, czy o czyjeś inne dobro. W każdym bądź razie ta tożsamość cyfrowa to jest nic innego, jak w pełni zdigitalizowana, scyfryzowana postać nas. Dzisiaj w Polsce też mamy taki można powiedzieć, na razie quasi tożsamość cyfrową. Jest taka aplikacja M-Obywatel, tak? Gdzie możemy mieć nasz dowód tożsamości, prawo jazdy, paszport, dane ubezpieczeniowe. Zdrowie. No właśnie, też o tym rozmawialiśmy. Tak, kartotekę, tak? Dzisiaj mamy oczywiście na ten temat nawet reklamy. Słyszałam taką, że co to będzie, jak jedziesz do lekarza tyle kilometrów, tyle lat, no w zasadzie w Polsce to można powiedzieć, tyle lat się umawiałeś na wizytę i tu nagle zapomniałeś swojej dokumentacji medycznej, a tu proszę cię bardzo, masz aplikację i jeszcze możesz tylko udzielić lekarzowi tego fragmentu, który chcesz mu pokazać. I to nie neguję tego absolutnie, tylko żebyśmy sobie pewne rzeczy połączyli, że... U nas chyba jeszcze ci przerwa bezużyteczne, bo jak się zapiszesz do lekarza, przyjedziesz, to już pewnie cię nie ma, więc lekarz się specjalnie pyta, czy... Łukasz, nie idźmy w tą stronę! Ale jakoś niestety to dużo też rozmawiałem goście i naprawdę służba zdrowia w Polsce jest też strasznie do poprawy. Tak, ale nie. Ja przemilczę ten temat, bo tu byśmy do rana nie skończyli. Tak, ale każdy rzeczywiście... ma na pewno 5 zł, które do tego dołoży. Tak. I ta kontrola, nawet jak właśnie mówiłaś, to trochę rzeczywiście tak jest, że ja nawet rozmawiałem z tym przedsiębiorcą i mówię, że już nawet na zachodzie są przypadki, gdzie przedsiębiorca rano ktoś puka do drzwi, że rozmawiał, a był telefon i gdzieś nie zapłacił faktury, tylko pieniądze przyjął bez faktury i już tłumaczył się, że tego nie ma, wezwali go, puścili od nagrania, gdzie z telefonu było, jak z kimś rozmawiał, no i nawet już takie rzeczy się dzieją. Nie? Także Ja chcę, żebyśmy sobie, i to jest właśnie to, do czego ja zachęcam naszych słuchaczy dzisiaj, tak? Żebyśmy się nawzajem uinformowali o takich wydarzeniach. Dlatego, że słuchajcie, my nic nie zmienimy tam na górze. My musimy świadomością swoją zmienić to, powiedzieć basta, koniec, to nam się nie podoba. Są pewne granice, gdzie nie chcemy, żeby nasza prywatność została przekroczona. I tutaj ta tożsamość cyfrowa, to mówię, Unia Europejska,
Miał niedawno klientów z Holandii, bo trafiają do nas ostatnio teraz w tym okresie międzyświątecznym ludzie, którzy mieszkają na stałe za granicą. I tam jest digit, jest taka forma, tak to się nazywa, już tożsamości cyfrowej, no ale jak widać to za mało, Unia dąży do tego, żeby to było zunifikowane. I mówię, tu nie ma nic w tym złego, pod warunkiem, że to nam służy, a nie działa przeciwko nam. A właśnie jakieś są dobre rzeczy, jakbyś mogła powiedzieć? Tego zawsze są dobre rzeczy, tak? Przyspieszenie na przykład różnych kontroli. Łatwo, tak, to zrobić, ale jeżeli pytanie, czy my tu siebie kontrolujemy, bo rzeczywiście chcemy wyłapać prawdziwych przestępców na przykład, no ale jeżeli my potraktujemy, że przedsiębiorca jest przestępcą, no to ja bardzo przepraszam, czy to służy nam, bo to chyba nie o to chodzi, tak? Natomiast tutaj, oczywiście ja się też spotykam z klientami, którzy mówią, no dobrze, no ale my używamy tych starych Nokii. No i wszystko jest pięknie, gdyby nie fakt, że w tej nowej rzeczywistości, która jest nam przygotowywana, tej inkluzywnej rzeczywistości, która ma wszystkich objąć, cały świat ma mieć postać cyfrową, więc jeżeli nie będziemy mieli smartfona z, nie wiem, z 5G, 6G, no będziemy totalnie wykluczeni. I to, co Łukasz mówisz, no dzisiaj my możemy iść tutaj do tej pierogarni, tam będzie pani Krysia. I załóżmy, że zapomniałam pieniędzy, mówi pani Krysiu, ja jutro przyniosę, okej, to proszę bardzo, pierogi na kredyt, na zeszyt. Ale jeżeli tam będzie sklep w pełni zautomatyzowany, gdzie ja, żeby się tam dostać, wejść, będę musiała zeskanować moją tożsamość cyfrową. I dzisiaj, jeszcze taka ważna rzecz, dzisiaj ta tożsamość cyfrowa jest narzędziem zewnętrznym. To jest telefon, to jest smartfon, czy to jest zegarek. Ale to nie o to chodzi, żeby tak to było łatwo zostawić gdzieś. Tylko każdy z tych autorów, te zapisy, tu wszędzie jest to określone, to ma mieć w niedalekiej przyszłości formę implantów. Albo jak mówi Klaus Schwab, tu nie przyniosłam dzisiaj czwartej rewolucji przemysłowej, ale naprawdę warto przestudiować, inteligentny pył. Czyli coś, czego już nawet nie chip RFID, o którym gdzieś tam już była mowa. No chipy, które byśmy mieli tutaj, no to cóż za problem, że jak się zorientuję, że to jest dla mnie niedobre, to ja się tego pozbędę. Jeżeli to jest forma implantu, który znajduje się w ciele, jeżeli jest to forma czegoś rozproszonego, co krąży po moim ciele, no nie mam takiej możliwości, żeby się tego pozbyć, tak? Czyli nie zostawię już sobie tego telefonu albo siebie, ręki, nogi w domu, tylko ja, żeby wejść do tego sklepu, nie mam już z kim negocjować. Tutaj w Katowicach, pewnie w Warszawie, sam przyznam, że jest tego jeszcze więcej, są już sklepy z pełni zdalną obsługą. Skanujemy aplikację, zabieramy towar z półki, wychodząc, aplikacja pobiera zdalnie środki z naszego konta. To jest moda przecież, te koncepty właśnie bezobsługowych, bez pracowników sklepów, już coraz większe tutaj, tak. Słuchajcie, to jest smutne, a z drugiej strony na wsiach jest super, jak przyjeżdżasz i pani mówi tylko gotówka, nie? Więc to takie cieszy. Wiesz co, to jest Polska jeszcze, tak? I to jest cudowne, tak? Bo można powiedzieć, że myśmy do tej pory może narzekali na ten brak cyfryzacji, ale może to jest nasze błogosławieństwo, że u nas to jest tak oddalone w czasie jeszcze. Aczkolwiek no zobaczymy, ile to jeszcze potrwa. Okej, czyli możemy powiedzieć, że ten pieniądz cyfrowy na początku może pełnić takie funkcje jak no, śledzenie nas. No, ktoś powie, no dobrze, a dzisiaj też nas śledzi telefon. Ja się z tym zgadzam, ale dzisiaj mogę iść do sklepu z gotówką, zostawić telefon i nikt nie wie, co ja tam poszłam nabyć, tak? Ani co, ani gdzie, u kogo. Jest taka możliwość? Jest. W momencie, gdy to będzie wszystko w takiej formule, no to ja nie mogę nawet zostawić tego urządzenia, bo ja się nie będę mogła przemieszczać, nie będę mogła w pewne strefy wejść. Ja jeszcze później nawiążę, bo to jest, Łukasz, bardzo ważne, żebyśmy sobie planszę numer jeden, planszę pod tytułem Najsłynniejsza choroba świata, połączyli teraz z tym, co ja mówię. Żebyśmy sobie zobaczyli, że mamy tutaj, że tak powiem, próbę generalną przed prawdziwym wydarzeniem. Czyli tak wygląda, jak ciebie słyszałem, że rzeczywiście chcą nam wszystko zabrać, czyli... Znaczy wiecie, to tak do końca nie jest tak, że będziemy goli wesoli, bo myśmy też przed nagraniem chwilkę rozmawiali. Wiem, że Arabia Saudyjska bardzo chce stworzyć smart city na przykład, tak? Czyli można powiedzieć raj na ziemi. Czysty raj na ziemi, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach no, są bardzo bogate kraje, które mają na myśli stworzenie cudownej przestrzeni. Cudownej, myślę, należałoby bardzo cudzysłów otworzyć, tak? No, chyba też ważne, kto rządzi właśnie. Nie? Druga sprawa, Łukasz, to jest bardzo skoordynowane. Miasta 15 minut. Miasta 15 minut to projekt, który się już dzieje, żeby znowu nam nie zarzucili nasi słuchacze, że opowiadamy o jakiejś dalekiej przyszłości. Nie, opowiadamy o tym, co się teraz dzieje. Jedna z
jejku, skrabstw, zabrakło mi słowa, hrabstw londyńskich, tak, Londynu, wdraża już tą praktykę. Słyszałaś o tym? Co to znaczy miasto 15 minut? Czy wydaje mi się, że takie, że masz wszystko do 15 minut? Dokładnie tak. Wszystko w promieniu 15 minut drogi pieszo albo jakąś elektryczną hulajnogą czy rowerem ma być dla ciebie dostępne. Ale co to będzie dostępne? No będą dostępne rzeczy, które zostaną odgórnie uznane za te, które spełniają wszystkie twoje potrzeby życiowe, nie? Czyli nie wiem, przedszkole, szkoła, siłownia, hamburgerownia, sushi, bar i tak dalej. I pełna kontrola. I to nie znaczy, że tam będą, nie wiem, zasieki na granicach tego osiedla. Ale za chwileczkę, to 15 minut pamiętajcie, bo chcę wam powiedzieć dalej o tym pieniądzu cyfrowym, bo to nie jest główna rola to, żeby nas śledzić. To, żeby zbierać o nas dane, to też nie jest główna rola, no bo siłą rzeczy płacąc pieniądzem cyfrowym, to inwigilacja pełna, tak? To są tylko takie role, które są preludium do głównej rozgrywki. A główna rozgrywka to jest tak naprawdę całkowita. Najpierw kontrola, a potem kreowanie naszych zachowań konsumenckich. Czyli nie to, że oni zbadają, co ty kupujesz, tylko że oni za ciebie zdecydują, co ty masz kupować. Co masz jeść, co masz robić, to jest takie smutne. To jest to, tak? Nasze wszystkie zachowania mają być w pełni kontrolowane. Gdzie byłeś? Gdzie się przemieszczałeś? Jak daleko? Jakim środkiem transportu? A jak jeździsz, tak? Czy przypadkiem po drodze nie zapłaciłeś mandatu? Bo oczywiście będzie już tak, że ten mandat będzie zdalnie pobrany, tak? Ja miałam teraz klientów, którzy testowali sobie najnowsze BMW. No to tam już nie ma czegoś takiego, mówią, że my sobie wyłączymy tam tą opcję start-stop, która nas denerwuje, która de facto mojej skromnej wiedzy samochodowej mówi, że ten silnik się raczej psuje przy tym, niż jest to pseudoekologiczne. I mówią, no nie jesteśmy w stanie, po prostu ten system za nas decyduje. Decyduje za nas, czy wchodzę do tego samochodu, przypadkiem wczoraj nie byłam na imprezie, co uważam, że akurat jest okej, słuszne, bo ty pytasz, co jest dobre, co jest niedobre. To jest dobre, żeby nie ruszyć samochodem, bo akurat wczoraj była super impreza i dzisiaj wsiadam do samochodu ledwo idąc. Ja na przykład jeszcze ci byłem właśnie w Dubaju, to jest też taki system do rozpoznania przestępców, ale taki, wiesz, że na przykład jak idzie przy szkołach, jedzie radiowóz i skaduje twarzy, wyłapuje, jak jesteś skazany. I to jest właśnie ta wąska granica pomiędzy tym, czy to nam ma służyć, czy nam to ma nie służyć. Także tutaj wracając, no to pełna kontrola, tak jak mówię, co jemy, tak? Czy przypadkiem już nie zjadłeś dzisiaj steka? A może wypiłeś czwartą kawę, a to niedobrze, bo ty masz wysokie ciśnienie na przykład? Także będzie to tak zwane, ja to nazywam ubezwłasnowolnienie w imię dobra planety, ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, w imię ochrony jakiejś mniejszości czy innej ideologii, która będzie akurat na topie. To Kasiu, jak oni w takim razie mogą tego dokonać? Wiesz co, ja powiem o tym, jak ja o tym myślę, bo to mówię, wciąż powtarzam, to nie jest prawda objawiona, to są tylko gdzieś tam moje przemyślenia. I zebrałam sobie takie 5 punktów, które musi zostać zrealizowane, żeby można powiedzieć, że klatka cyfrowa została zamknięta i nie będziemy mieli wyjścia. Pierwszy punkt, numer 1, to jest wtłoczenie w nasze głowy ideologii śladu węglowego. Drugi punkt, wprowadzenie tożsamości cyfrowej. Trzeci punkt, wprowadzenie pieniądza cyfrowego i odcięcie nas od wszelkich alternatyw. Czwarty punkt, elektryfikacja świata. Ja to nazywam podłączenie wtyczką do prądu całego świata. Czy to się nie dzieje? No nie da się dzisiaj żyć bez elektryczności, w ogóle bez telefonu, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Mam wrażenie, że elektryfikacja świata w ostatnich kilkunastu miesiącach funkcję wykładniczą przyjęła. I piąty punkt, to jest tak zwana inteligentna sieć. I teraz tak, zaraz o tym powiem, co to jest. Te wszystkie 5 elementów rozłożone nie są dla nas, można powiedzieć, paradoksalnie groźne, jeżeli nie weźmiemy ich razem. Czyli jeżeli któryś z nich wyłączymy, wyciągniemy, możemy powiedzieć, że cyfrowa klatka jeszcze nie jest zamknięta, albo przynajmniej te kraty są na tyle duże, mają odległości, że możemy z niej wyjść. I to jest tak, jakby bardzo dobry inżynier, bardzo dobrzy inżynierowie pracowali nad tworzeniem jakiejś śmiercionośnej broni, tak? Powiedzmy jakiejś bomby. Żaden racjonalny człowiek, który ma w sobie dużą moralność, nie podejdzie do projektowania bomby, tak, atomowej. Ale ludzie, którzy się tym zajmują, czy zajmowali, oni wykonują każdy z tych projektów w bardzo małej skali, bardzo małe elementy. I oni nie mają świadomości, że połączone te elementy stanowią taką śmiercionośną broń. Dlatego my, rozdzielając te 5 punktów,
każdy może je rozwijać, tak? Nie widząc połączenia, a ja je widzę po prostu. Takie jest moje zdanie, że to nie zmierza w dobrą stronę. Bo tak, czy pieniądze cyfrowe są złe? Nie. Pieniądze cyfrowe są dobre. Mogą być dobre, nie są, mogą być dobre. Mogą być tak dobre jak gotówka, pod warunkiem, że będą pełnić taką rolę, jak powiedzieliśmy na początku filmu, czyli pierwotnie pieniądza, czyli środka wymiany, środka tezauryzacji, czyli gromadzenia oszczędności, środka wyceny wartości chociażby tych książek. Ale w momencie, gdy te pieniądze zamiast być rozproszonym rejestrem, tak jak to jest blockchain chociażby Bitcoina, stają się blockchainem, ale który jest uchwycony przez jedną instytucję, przez jednego kontrolera, który uznaniowo czy według jakiejś swojej szalonej ideologii decyduje o tym, jak masz żyć, no to taki pieniądz cyfrowy jest niedobry. Ale chcę tylko podkreślić, że on może być anonimowy. Że my możemy oczekiwać tego, żądać, chcemy. Mogą być pieniądze cyfrowe, takie dobre jak gotówka. Anonimowe, bezpieczne, mało tego, no wszystko to, co jest związane właśnie z tym, że nie musimy wtedy przy sobie ich nosić, wszystko to może zostać spełnione. Tylko muszą zostać spełnione również cechy prawdziwego pieniądza. Czy my mamy mielić wszystko w młynku do kawy ręcznym? Czy możemy użyć ekspresu? To też jest dobre użycie ekspresu, tak? Nikt nam nie mówi, że mamy teraz się cofnąć do epoki kamienia łupanego i za chwileczkę będziemy na ognisku robić obiad. Nie chodzi o wybór, ale nie nakaz. To jest najważniejsze. Dokładnie tak. Chodzi o to, że postęp cywilizacyjny, postęp technologiczny, nawet jak spoglądam w gwiazdę, to wam powiem, nieunikniony. My jesteśmy u progu, można powiedzieć, przeskoku kwantowego w nową technologię. Pewnie słyszałeś o tak GPT, o czacie, tak? Albo o sztucznej inteligencji, która potrafi na żądanie malować obrazy, rozpoznawać tuż twarzy, tuż dawno. Już teksty generują do artykułu. Tak, no wiesz, no, to są jakieś tam powiedzmy... Twarze przecież mogę się zamienić nawet jak udawać ciebie, przecież ile jest i nikt się nie rozpozna. Słuchajcie, dokładnie tak jest. My możemy rozmawiać ze sztuczną inteligencją i nie widzieć, że z nim rozmawiamy. Dzisiaj jest Kasia naprawdę. Tak, to ja. Zresztą ja się tu uśmiecham, dlatego że koleżanka, która odbiera telefony, ja tutaj czasami przechodzę i ona, jak przechodzę, słyszę za drzwiami hasło. Tak, jestem żywym człowiekiem. Tak, tak. Czyli oznacza to jedno, że coraz więcej naszych tutaj klientów spotyka się z tym, że rozmawia z botem, z kimś, kto no, jest sztuczny, tak. A jednak tego potrzebujemy, żeby po drugiej stronie był człowiek. Oczywiście nie w wszystkich funkcjach, nie wszędzie jest to potrzebne, ale wracając tutaj, czyli innymi słowy, postęp cywilizacyjny nam służy. My nie możemy się przed nim bronić, my wręcz powinniśmy robić wszystko jako ludzie, żeby rozwijać swoją wiedzę. Bo to nie że my zatrzymamy postęp technologiczny, my go nie zatrzymamy. My możemy dzisiaj, oczywiście to wymaga wielkiego wysiłku, słuchajcie, ale też odpowiedzialności, to jest ta nasza za tym stoi, że my będziemy tą wiedzę zdobywać. Ja przyniosłam książki, przyniosłam gazety. Ja bardzo polecam tutaj, jeżeli mogę, tak, no to ja też wam powiem, co ja czytam. Czytam Harmonię, czytam Nexusa. Ktoś może powiedzieć, a tam piszą o jakichś dziwnych rzeczach. Okej, ale ja te artykuły bardzo szanuję, dlatego że są poparte również bibliografią bardzo szeroką. Ja mogę zawsze do źródeł tych artykułów sięgnąć. Uważam, że są bardzo merytoryczne. Tak samo książki, które są zawsze opatrzone w bibliografię. Nikt nie napisał tutaj science fiction na zasadzie, że mu się przyśniło i wyobraziło, tylko jest to rzeczowa wiedza. Ale to wymaga wysiłku. My nie możemy się obrażać na postęp, powiedzieć, nie, my chcemy żyć tak jak dzisiaj. No, nic już nie wróci do przeszłości. Tylko my musimy też pamiętać, że my musimy rozwijać tą naszą świadomość po to, żeby to była nasza świadomość, a tutaj technologia, nie żeby to było na odwrót, ale to jest także nasza odpowiedzialność za to. Kasiu, a co stoi za pieniądzem cyfrowym w takim razie? No właśnie, jak wygląda to narzędzie kontroli? To jest właśnie kluczowe pytanie. Za pieniądzem cyfrowym stoi pełna kontrola limitów energii za pośrednictwem śladu węglowego. Czyli pieniądz cyfrowy służy do tego, żeby limitować nam energię za pośrednictwem zliczanego śladu węglowego. No i oczywiście pieniądz cyfrowy służy do tego, aby gromadzić dane o nas. Być może, żeby uczyć sztuczną inteligencję, jak ktoś to wie. Natomiast to jest najważniejsza dzisiaj informacja. Pieniądz cyfrowy będzie tak połączony ze śladem węglowym. Z ideą, ideologią śladu węglowego. Ślad węglowy to nic innego jak ilość dwutlenku węgla, jaka zostaje zużyta przy produkcji towarów, usług, tak? I tutaj to jest punkt kluczowy, gdzie w zasadzie możemy powiedzieć, opowiadając o tym, odpowiedzieć sobie również na pytanie, co my możemy zrobić. Ja każdego, ale to absolutnie każdego zachęcam, aby przeczytał książkę Rockefeller Totalna Kontrola.
To nie jest miła lektura, ale to jest lektura bazowa, która pozwoli Wam zrozumieć, co to jest ślad węglowy, skąd to się wzięło. To jest Incepcja, czyli ja polecam, ja widziałam w święta po raz pierwszy film Incepcja i będę go jeszcze pewnie kilka razy oglądała, dlatego że to, co wzięłam z tego filmu, to jest to, co chcę Wam teraz powiedzieć. Incepcja to nic innego, jak zasianie w naszych umysłach idei, która musi być, jak to powiedział autor w filmie, bardzo prosta. Po to, żeby się ona, po to, żeby zakiełkowała, a potem sama zacznie się rozrastać. I ślad węglowy jest niczym innym, jak taka ideologia. Naukowcy dzisiaj, jest dzisiaj 1200 naukowców, którzy podpisują się pod dokumentami, w których oświadczają, że człowiek nie zmienia klimatu. I naprawdę polecam Wam, to jest nasza rola, żeby zacząć się edukować w tym zakresie. W przeciwnym razie ten kombajn złożony z tych 5 elementów nas zamknie w cyfrowej klatce. Wystarczy, że wyjmiemy z tej układanki wiarę w ideologię śladu węglowego. Ja wiem, że teraz pewnie wiele osób tutaj mnie zhejtuje, ale trudno, słuchajcie, ja uważam, że my zanieczyszczamy tą planetę, my robimy bardzo dużo brzydkich rzeczy, ale na pewno nie zmieniamy klimatu. Każdy, kto uczy się astrologii, uczy się o ruchu obrotowym, ruchu wirowym i ruchu precesyjnym Ziemi. I już co to jest precesja, to już nikt praktycznie nie wie, bo tego nie uczą w szkołach, więc polecam, żebyście przestudiowali ten temat, dowiedzieli się, co się dzieje dzisiaj z osią Ziemi i dlaczego zmiana klimatu nastąpi niezależnie od tego, co my zrobimy i że i żebyśmy nie wpadli w tą samą pułapkę, w którą w starożytnym Egipcie wykorzystywali kapłani, pokazując ludziom zaćmienia słońca i tłumacząc im, że tylko składając ofiary są w stanie wstrzymać zaćmienia słońca. Także przeczytanie tej książki pokaże Wam, że koncepcja, uwaga, koncepcja śladu węglowego powstała 5 dekad temu i była wymysłem rodziny Rockefellerów, którzy poświęcili całe dekady na to, aby dzięki stworzonym fundacjom, w matkach fundacji, opłacać naukowców, uczelnie, kongresy tak długo, aż wszystkie wyniki będą pokazywały, że to oni mają rację. Dlatego dzisiaj też przestrzegam bardzo młodych ludzi, żebyście sięgali po wartościowe materiały, nie te sponsorowane. Dzisiaj chyba potrzebujemy najbardziej takich rzetelnych dziennikarzy. Być może dziennikarzy śledczych, ludzi, którzy tak jak w czasach najsłynniejszej choroby świata będą mieli odwagę, żeby szukać prawdy. To jest niestety trudne, że dzisiaj też media są sterowane, często cię banują. Jak dasz jakieś słowo, które jest, wiesz, nieprzyjazne. Oczywiście. Słuchajcie, myśmy powiedzieli, że świat robi zakręt i wraca na ten sam poziom, tylko na ten sam temat, ale poziom wyżej. Powiedzieliśmy, że w czasach komuny istniała cenzura. Mamy komunę 2.0. Dzień dobry, wracamy do cenzury. Więc proszę Was, że wszystko to, co jest banowane, to, co jest szykanowane, przedstawiane, ci ludzie, którzy to przedstawiają, uważani są za szurów, idiotów i płaskoziemców, żebyście też ich tak nie traktowali. Żebyście sobie dali, to nie znaczy, że my mówimy prawdę, ale żebyście sobie dali szansę, że zanim popędzicie za tą propagandą i jedną słuszną ideologią, żebyście zrobili przerwę, stop, sprawdzam. Ale sprawdzam naprawdę w rzetelnych, naukowych dokumentach, które potwierdzają, że bez tutaj, że generalnie w ogóle, zobaczcie, jaka jest aberracja, że tu na terenie Unii Europejskiej, na terenie Europy, my mamy do 2050 roku wprowadzić zero emisyjności dwutlenku węgla. A tymczasem co robią Chiny? Stany Zjednoczone, Indie. Najwięksi truciciele. Jak będzie wyglądała produkcja w Europie, czegokolwiek, jeżeli do każdego wyprodukowanego tu towaru i usługi dodamy podatek węglowy? Jaka będzie konkurencyjność? Czy my właśnie nie podpisujemy tą świetną ideologią wyroku na nas samych? Myślę, że w tym coś jest. Druga sprawa, kochani. My mówimy tutaj teraz też o takim poziomie nas, tak? A firmy? Słyszeliście o czymś takim jak rating ESG? Ja jeszcze nie powiem szczerze. To jest to, co ja powiedziałam na wstępie, że pieniądze to nie wszystko, a zatem jest to pozafinansowy system oceny firm na podstawie zachowania norm ekologicznych, społecznych i ładu korporacyjnego. I ktoś powie, a to dotyczy na razie tylko dużych firm.
No to na razie to jest najbardziej kluczowy fragment tego zdania, bo na razie to jest wszystko również deklaratywne, czyli uznaniowe, że dzisiaj w momencie, gdy się zgłaszasz po kredyt, wypełniasz już dokumentację, w której zgłaszasz się, jak bardzo te ESG spełniasz, ale za chwileczkę będzie to obowiązkowe i w momencie, kiedy będzie to już możliwe, będzie mierzalne. Także my sami idziemy sobie w tą stronę i teraz jeżeli my w tym ratingu ESG jako firma nie dostaniemy prawidłowej wyceny, to mamy bardzo dużą szansę, że nie dostaniemy kredytu. Albo kredyt, który dostaniemy, będzie trochę gorzej oprocentowany, albo na przykład, że nie będzie firma mogła stanąć do przetargu publicznego, albo na przykład firma, która produkuje jakieś towary, nie będzie mogła zamieścić swojego towaru na półkach wielkich sieci handlowych. Czy my mówimy o konkurencyjności? No ja się boję, dużo widzów mówi, że w ogóle dążą do tego, że będzie jedna firma i czy tak może być, że właśnie no, zabijają na naszych oczach biznes. No ale o to chodzi, tak? Bo przecież tutaj, jak powiedzieliśmy od samego początku, nie chodzi o żadną konkurencyjność. Tutaj nie ma być konkurencyjności. Szczyt piramidy ma być oddalony od mas i ma mieć swoją przestrzeń. No Kasiu, a mówisz o tym śladzie węglowym. Czy masz jakieś przykłady? Możesz nam coś powiedzieć? Co to dzisiaj jest? Znaczy, przykłady to ja mam teraz z życia wzięte. Mam przy sobie bilet, pokażemy go zaraz widzom. Bilet na pociąg Intercity relacji Katowice-Warszawa, zakupiony dosłownie kilka dni temu. Wybierasz się do mnie. Tak. I chciałam tylko Ci pokazać, Łukasz, jakbyś mógł to naszym widzom przeczytać, żeby nie było, że ja tutaj coś wymyślam. Jaki tutaj zaznaczony na zielony kolor mamy, jaką mamy informację, jaka jest już ta incepcja tej ideologii na tym bilecie? To jest w tym miejscu, Łukasz. Okej, czytając jest, wybierając PKP Intercity emitujesz tylko 8,9 kg CO2 na pasażera. To ponad 3 razy mniej niż samochód 32,4 kg i 8 razy mniej niż samolot 76,6 kg. No rzeczywiście jest taka... Cóż to sugeruje, tak? No, że no nie podróżuj absolutnie samolotem, nie podróżuj absolutnie autem. Dzisiaj możesz podróżować pociągiem i jesteś względnie ekologiczny. I wracając do tych miast 15 minut. I nie znaczy, że tak jak powiedziałam, zasieki będą na granicy tych 15 minut, ale prawdopodobieństwo, że przekraczając tą granicę, naliczanie śladu węglowego zostaje na przykład przemnożone przez jakiś wyższy wskaźnik, moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne. Czyli będziesz musiał posiadać dużo więcej tego certyfikatów wykupionych, zielonych, żeby móc się dalej przemieszczać. I to, co mówimy, to też to są przykłady tutaj z życia wzięte z naszego podwórka, ale Światowe Forum Ekonomiczne, które się niedawno odbyło. Tam szef, prezes Alibaby Group, no wiemy, w wielkiej korporacji już zapowiedział, że posiadają już, link do tego przekażemy widzom, są już dzisiaj w posiadaniu miernika śladu węglowego, dzięki czemu będą mogli śledzić już zakupy swoich klientów, ile kupili i jaki ślad węglowy ze sobą zostawili. Szef L'Oréal, znanej marki kosmetycznej, powiedział, że czuje potrzebę, żeby tacy jak on i inni właściciele wielkich korporacji stali się agentami, tak użył takiego słowa, agentami zmiany nawyków konsumpcyjnych klientów. Więc to nie koniec, tak? Bo powiedziałam już, że Unia Europejska tak, ma tą zeroemisyjności, misję stworzenia tutaj jakiejś przestrzeni, ale co jeszcze Unia zapowiada? Unia zapowiada, że wszystkie towary i usługi będą miały swoje certyfikaty, mierzące czy tam określające ślad węglowy, może nawet nie ślad węglowy, bo na razie to się nazywa, można powiedzieć w niektórych krajach, to jest Nutri-Score, czyli można powiedzieć, co ci to daje, tak, jaką wartość odżywczą i na produktach już jesteśmy przyzwyczajani. Tak jak kupujesz na przykład sprzęt AGD, tak, i tam masz ABC, jakiej jest klasy zużycia energetycznego, to samo będzie dotyczyło również produktów spożywczych. Pokażemy teraz na ekranie naszym klientom, czy naszym słuchaczom, że to tak wygląda, tak? I w niektórych krajach już mówią otwarcie, że tu nie chodzi o to, że to ma tobie służyć, tylko chodzi o to, że na przykład to mięsko, czy to jajko, czy ta koszulka wyprodukowała tyle i tyle śladu węglowego. No i co? No i ta ideologia spowoduje również kolejny podział między ludźmi. Tak? Bo tych podziałów mamy dzisiaj całe mnóstwo, ale o co chodzi w łatwym zarządzaniu ludźmi? Czy ludzie zjednoczeni, da się nimi łatwo kierować? Zdecydowanie.
No właśnie, więc mamy tutaj kolejną ideologię śladu węglowego, która spowoduje, że no w zasadzie tylko ludzie egoistyczni, myśląc tylko o sobie, bo tak będziemy nazywani, będą podważali tą ideologię śladu węglowego. A cała reszta, no nie daj Boże, będzie ludziom przebijała opony za to, że ktoś dieslem śmiał przyjechać, a nie pociągiem, czy rowerem, czy hulajnogą elektryczną. Już tak często jest, jak gdzieś powiesz, że no właśnie, nie wiem, lecisz na wakacje, to jak możesz, bo to samolotem i tak dalej. To jest też przerażające, no bo przecież... Wiecie, dzisiaj na razie, kiedy nam się wydaje, że względnie wszystko tak mogę, nie muszę, że jest okej. Okay. Ale ja tylko cały czas powtarzam, żeby się nie okazało, żeby to nie poszło dalej, żebyśmy nie płakali, że będzie tak, że co druga osoba możesz mieć dziecko, jedno, nie daj Boże, dwójkę, dlatego że emituje każde dziecko, każdy człowiek na Ziemi większą ilość śladu węglowego, albo żeby się nie okazało, że te dane nagle pokazują, że 8 miliardów ludzi na tej planecie to jest taki ślad węglowy, że trzeba natychmiast, ratując planetę w imię ochrony tejże Ziemi, że tak powiem, trochę zmniejszyć to zagęszczenie. Jak cię tak słucham, to w ogóle się tak zastanawiam, jakbyśmy taki w konkretach, bo mówiliśmy o dobrych stronach, ale jakby były pesymistyczny scenariusz, tak się zastanawiam, jestem dzisiaj przedsiębiorcą, mam 10 nieruchomości i tak dalej. Ciebie słucham, to może być tak, że to mi nic nie da, że mam jakikolwiek majątek, bo właśnie nie spełnię, bo mam właśnie więcej, więc nie wyjadę z domu, nie kupię, nie Łukasz, dostanę kredytu, wiesz, nie pojadę, co, tak? Trudno powiedzieć, jak to będzie do końca ale wyglądało. Być może będę właśnie mając większe sytuacje. Pieniądze, być może będę potrafiła wykupić tego śladu węglowego więcej. Bo można tak powiedzieć, że być może za pieniądze się da załatwić wszystko. Czyli no, będzie jeśli można... będzie elektroniczne, to znowu będzie ślad, że ktoś to załatwiał. Okej, ale chodzi o to, że być może będzie można odkupywać te ślady węglowe, tak jak dzisiaj wygląda zakup certyfikatów, tak? My jako kraj jesteśmy niekonkurencyjni, można powiedzieć, energetycznie, no bo skoro nasza energia pochodzi póki co z kopalin, no to my musimy kupować certyfikaty zielone, tak? Które są coraz droższe, chyba w okresie ostatnich kilku miesięcy zdrożały chyba czterokrotnie, co oznacza, że wszystko, co my tu produkujemy, jest wielokrotnie droższe. Tak, zobacz, jak wygląda dają ceny prądu. Tak? Oczywiście wielkie billboardy, kto to spowodował, ale my odwracamy wtedy głowę i nie widzimy tych świateł reflektorów tylko w jedną stronę, nie widzimy tam, gdzie w ciemnościach zupełnie co innego się dzieje. W momencie, gdy tutaj mamy kryzys energetyczny, to na logikę pomyślcie, czy to jest normalne, że zamyka się elektrownie atomowe? W momencie, gdy nie ma prądu, gdzie wszystko miało być zelektryfikowane, my chcemy iść tylko na odnawialne źródła energii. Wszystko jest pięknie, ale chodzi o to, żeby to był proces, a nie żeby to się wydarzało w tak krótkim czasie, kiedy tylko najwięksi gracze są w stanie do tego się przygotować. W ogóle jesteśmy na Śląsku, też kopalnie dzisiaj, jak jest kryzys, też powinny działać, a się zamyka i to jest koniec nie ma energetyki kopalnej. Ja oczywiście nie twierdzę, że to jest jedyne źródło energii, jakie powinno być, ale zabrania się prowadzenia badań innych, tak? Zabrania się na przykład geotermii, nie robi się tutaj dodatkowych badań. Zresztą, czy u Ciebie chyba był Pan Krzysztof Tytko, tak? Tak. Opowiadał tak, o jakich złożach, na jakich złożach my tu siedzimy, o geotermii opowiadał. To pokazuje, że my możemy być niezależni energetycznie, ale czy to temu służy, żebyśmy byli niezależni, czy co innego chodzi? Czy chodzi o pełną kontrolę? Bo tak jak podkreślam, w przyszłości, niedalekiej, to nie będzie chodziło o to, ile masz majątku, tylko jakie normy spełniasz, tak? Będziemy kształtowani totalnie, tak? Bo też pokażemy teraz taki slajd, gdzie już są projekty, że ślad węglowy, czyli te limity, są przydzielane personalnie. Francja jest przodownikiem w tym wszystkim. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, tak? Chcą wdrożyć projekt, w którym ślad węglowy będzie przypisany do każdego obywatela dorosłego, czyli limity będą wyznaczane dzienne, tygodniowe, miesięczne. Mało tego, one będą, jeżeli go nie zużyjesz, no to on będzie znikał, tak? Czyli są limitowane. I ja bym powiedziała tak, że te pieniądze cyfrowe w przyszłości połączone dokładnie ze śladem węglowym będą tym, o czym my mówimy cały czas, mówiąc, że te pieniądze cyfrowe będą miały termin przydatności. Będzie to ścisły związek ze śladem węglowym. Natomiast ważna jeszcze jedna informacja. Powiedziałam Wam, że za pieniądzem cyfrowym stoi limitacja energii poprzez ślad węglowy i zbieranie danych. Jak zbieranie danych? Nie tylko przez to, jak będziemy płacić, ale też jak będziemy żyć. Dlatego, że i to o tym pisze doskonale pan z kolei Jan Białek w książce Tech, o tak zwanych inteligentnych sieciach. Inteligentne sieci energetyczne to takie, których każdy sprzęt, RTV, AGD, obojętnie, posiada chip RFID i nieustająco jest w stałej komunikacji z tą siecią i ta sieć ciągle zbiera dane, magazynuje i analizuje. Dzięki temu mamy w zasadzie
pełny wgląd do tego, jak wygląda nasz styl życia, o której wstajemy, co robimy. I to będzie dotyczyło każdej czynności, bo nam się może wydawać, o dobrze, no to ja tam, co ja tam, zużywam tego prądu. No nie, to będzie dotyczyło, czy ty możesz dzisiaj prać, prasować, a może co drugi dzień. Będzie dotyczyło tego, czy możesz włączyć klimatyzację, jak możesz mieć temperaturę w swoim pomieszczeniu, w biurze. Zresztą sam wiesz, że niedawno przygotowywali nas do tego. Może u nas w kraju było to w mniejszym stopniu, ale wiem, że chyba we Włoszech to było, tak? Limity temperatur w pomieszczeniach publicznych 27 stopni, jeżeli włączyłeś klimatyzację, no to kara, tak? Od razu, natychmiast. Więc mamy zmianę paradygmatu pieniądza. Jeszcze raz to podkreślę. Pieniądz cyfrowy, CBDC, jest tylko i wyłącznie narzędziem i nośnikiem do tego, żeby kontrolować ludzkość, że na początku będą wyrabiane nawyki. Tego nie mogę, po czym ludzie zmienią również swój sposób myślenia. My jesteśmy ostatnimi ptakami złapanymi w klatkę, które żyły na wolności. Jeżeli my teraz tego nie zmienimy, to następne pokolenie będzie uważało, że ta klatka jest najcudowniejszym miejscem na Ziemi. A jeszcze w następnym pokoleniu, nawet jak ściągniemy tą klatkę, to te ptaki nie wylecą poza tą strefę, bo powiedzą, że tam jest czarno, tam jest strasznie, tam w ogóle tam nie zaglądaj, nie mów, że tam w ogóle masz na myśli, że chcesz się tam udać, bo to znaczy, że jesteś szalony. Mhm. Nie będziesz mógł, bo będziesz, nie możesz kupić wtedy pewnie jedzenia albo czegoś, więc pewnie może być inne. To nawet nie chodzi, to tak, no to wiecie, to wszystko się da reglamentować, tak? Kiedyś mieliśmy, znowu powiedziałam, że to zatacza cykl, kiedyś mieliśmy kartki żywnościowe, teraz będziemy mieli ślad węglowy. I teraz zbliżam do tego, że zobaczcie, każdy, kto mówi o pieniądzach cyfrowych, mówi o tym, że banki komercyjne będą zbędne. Tak, będą zbędne, dlatego że nowym, można powiedzieć, emitentem waluty będą ci, którzy produkują energię i ci, którzy mają dane. To będą dwa największe aktywa o najwyższej wartości w niedalekiej przyszłości. I tak już kończąc, bo już chyba długo rozmawiamy, to chciałabym powiedzieć o czymś, co powinno zwrócić waszą uwagę, że absolutnie wszystko, co jest w energii, związane z energią, będzie naszym kredytem. I chciałam przypomnieć, że istniało coś takiego do niedawna, jak w Chinach to było, tak? Zero COVID. I jak wyglądała sytuacja ludzi, którzy znaleźli się w tych obszarach, gdzie był tak zwany zero COVID, tak? To chciałam wam powiedzieć, że ci ludzie posiadali przypustki, tak? Czyli mieli te paszporty covidowe, to teraz będą paszporty śladu węglowego. Mieliśmy lockdowny z powodu najsłynniejszej choroby świata. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z lockdownami klimatycznymi. Znowu zobaczcie, jak niewidzialna, w zasadzie demoniczna siła. No bo co wiemy o śladzie węglowym, skoro tak szybko go kupiliśmy, tak? Powiedziałam, że tam Chiny, Ameryka, Indie, najwięksi producenci. Europa produkuje około 12% światowego dwutlenku węgla. I gdybyśmy przestali produkować jednego dnia, nie zmieniamy klimatu. Pokazuje się jakieś wykresy sprzed 1000 lat. Ja się pytam 1000 lat temu, kto mierzył CO2. To są moje w ogóle pytania, tak? Ja może nie znam odpowiedzi, może ja błędnie myślę. Ja bym też chciała, żeby ktoś się może wypowiedział. Może Łukasz, do ciebie się ktoś zgłosi, kto ma wiedzę w tym zakresie taką kompetentną, merytoryczną i kto objawi nam, jak to wygląda naprawdę, bo ja jestem bardzo ciekawa i chciałabym poznać prawdę. Ja w środku przeczuwam, że prawda o śladzie węglowym jest zakłamana. No i zmierzam do tego właśnie zero COVID, żeby było tak, że będzie zero dwutlenek węgla, zero ślad węglowy i się okaże, że mamy, że tak powiem, lockdown własny. Zostaniemy wyłączeni wtyczką z prądu. To powiedz mi właśnie, ciebie słucham, czy jest w ogóle jeszcze coś, co my możemy zrobić, jak i przeciętni obywatele, no ci, którzy nie są na szczycie piramidy. No co, Łukasz, ale absolutnie, cały czas o tym mówimy. Numerem jeden jest podnieść ten temat. I zanim on zostanie zaimplementowany, zostanie wdrożony przymusem, bo na początku to przecież będzie tylko dobrowolne, ale skoro już połowa ludzi będzie twierdziła, że jak ty przyjechałeś dieslem, czy ja pojadę benzyną, to my zabijemy planetę i doprowadzimy do katastrofy klimatycznej, podkreślając cały czas, że zmiany klimatyczne następują. Nikt nie neguje, że ich nie ma, tylko że wpływ człowieka na zmianę klimatu jest promilowy. My, ja podkreślam, jednym z narzędzi, których powinniśmy zdobyć wiedzy, to jest heliofizyka. Że my sobie przemieszczamy się, nasza Ziemia krąży po eliptycznej orbicie i się oddala, jest aphelium, peryhelium. My się oddalamy i przybliżamy do Słońca. My się na ramionach galaktyki oddalamy i zbliżamy. My odchyla się oś Ziemi od ekliptyki.
Co my o tym wiemy? Niewiele. I to powoduje, że ten brak wiedzy powoduje, że teraz się pojawią naukowcy, którzy powiedzą, że jest tak, koniec, kropka. Chociaż ja nie wiem, czy mówią o tym w ogóle naukowcy, bo na razie to słyszę, że to mówią tylko urzędnicy i politycy. A my nie podnosimy żadnego larum, tak? My po prostu słuchamy. I mam wrażenie, że ta pierwsza plansza C19 była próbą. Na ile da nam się dać pewną, zrobić incepcję, tak? Czyli w nasze mózgi włożyć pewny koncept. I kiedy my z tej układanki wyciągniemy ten koncept, to my możemy iść w rozwój technologii, w rozwój cywilizacji. I teraz tak już odejdę od tego tematu, co jeszcze możemy zrobić, dlatego że każdy, kto mnie słuchał do tej pory, to wie, że ja nie tylko od tej strony materii myślę, tak? Ale powinnam od tego zacząć, ale nie mogłam. Dlatego, że pewnie większość by już od razu wyłączyła ten program. Nie ma czegoś takiego jak my i oni. Zobaczcie, ja też wielokrotnie w tym nagraniu użyłam słowa oni. Ta góra, elita. My i oni to jedno. Jeżeli my zejdziemy do poziomu, który mnie bardzo interesuje, poziomu kwantowego, to nie ma w ogóle żadnego rozdzielenia. To jest iluzja. Więc to jest dobra wiadomość, słuchajcie. Najlepsza jakaś może nam przytrafić, dlatego że to znaczy, że jeżeli sobie wyobrazimy tą strukturę, nawet piramidy, to my nie jesteśmy w stanie zmienić tej góry. Ale my jesteśmy w stanie zmienić siebie. Chociażby nawet wkładając naprawdę cholernie duży wysiłek w to, żeby tą wiedzę zdobyć. Ale jeżeli jesteś ugruntowany w tym, co robisz i w tym, co wiesz, nie dasz sobie powiedzieć, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Więc chodzi o to, żebyśmy my siebie zmienili i wtedy wyobraźmy sobie, że ten wierzchołek tej piramidy jest tylko i wyłącznie esencją tego, co jest na dole. Ja używam wielu przenośni. Jedną z takich przenośni, która mi ostatnio tak przyszła, jest taka, że jest ogromny sztorm na morzu. Nikt z nas nie ma takiej siły sprawczej, żeby powiedzieć sztormie, uspokój się. Ale każdy z nas zgodnie z fizyką jest fraktalem tego oceanu. Czyli obrazowo mówiąc kroplą oceanu. I nie jestem w stanie uspokoić całego oceanu, ale mogę uspokoić moją kroplę. Kiedy moja kropla się wycisza, przestaje opowiadać o nim, zabiera się za porządek na swoim podwórku, w swoim środku, gruntuje swoją wiedzę, oddziałuje na tą kroplę z jednej, z drugiej, z trzeciej strony i te krople się zaczynają wszystkie po kolei nie burzyć, tylko uspokajać. Co się stanie z oceanem? Uspokajać. Dlatego, co mogę ja powiedzieć teraz już tak na sam zupełny koniec, na zakończenie, to, że ja zmieniam teraz literaturę. To jest jedno z naszych pytań, jakie książki tak możesz polecić naszym widzom. To znaczy, ja teraz wam powiem bardzo szczerze, że tutaj teraz przedstawiam wam książki, które są na liście książek, które czytam i chcę przeczytać. Dlatego, że bardzo głęboko w środku jestem przekonana, że działanie tylko na tym polu nic nam nie pomoże. Albo pomoże, ale niewiele. Że tu, czyli w nauce o tym, jak wygląda konstrukt wszechświata, jest odpowiedź na wiele pytań i wyjście z tego, co sami sobie zrobiliśmy. Bo najtrudniejsza i najpiękniejsza informacja jest taka, że my to sami robimy. I na tym poziomie czystej materii, czyli że nikt nas do niczego nie zmusza. Nikt nam nie przykłada pistoletu do głowy. Na razie my decydujemy się, my wolną wolą. Różnie ona czasami była pod presją, nie da się ukryć. Ale podejmujemy zawsze decyzje, a każda decyzja niesie ze sobą jakąś konsekwencję. Dlatego ja wracam do tej wiedzy. Holograficzny wszechświat, kwantowa rzeczywistość, myśl to materia. Także jeżeli psychotronika i jeżeli Łukasz, jeżeli twoi widzowie jakoś zaakceptują moją osobę, a będziesz chciał jeszcze zrobić jakiś wywiad ze mną, to myślę, że zdam wam relację z tej części książek. Tom już przeczytałam i tutaj wiem, że jest jak jest, tu są pewne informacje, my nie streszczymy, ja tylko zaglądamy za kurtynę, to się wszystko może wydarzyć, to jest potencjał. Ale żeby się to nie wydarzyło, to pora rozwiązywać problem na poziomie świadomości
innym niż na tym, na którym do tego problemu dopuściliśmy. Bardzo Ci dziękuję w ogóle, Kasiu, bo to, co mówisz, ja jakby jestem zahipnotyzowany tą wiedzą. Naprawdę mógłbym Cię słuchać godzinami. Cieszę się, że właśnie podjęłaś i że możemy o tym rozmawiać, dyskutować, bo jest to ważny temat, o którym się nie mówię. Ja też właśnie nieraz poruszam, że dzisiaj jest tak dużo wiedzy, też dużo fake newsów, też właśnie jesteśmy manipulowani tymi informacjami, że to jest złe, to jest na pewno źle. Były różne fale ludzi, którzy, wiesz, od razu jak powiesz coś nie tak, co jest trendem, to jesteś zła i tak dalej. Jest to na pewno ciężko też pewnie wybrać, bo gdzieś tam jest też fake news i ktoś widzi w tym jakiś potencjał pieniędzy oczywiście, i tak dalej. To tak zawsze było, jest i będzie, że dzisiaj się zaciemnia te informacje natłokiem informacji, mieszanką informacji prawdziwych z nieprawdziwymi. No teraz jeszcze, kiedy dojdzie do tego cenzura internetowa, wspomniany czat. Wczoraj zablokowali mi konto na chwilę, więc tak. Także Łukasz, no, mam nadzieję, że po tym nagraniu nic nie zablokują, ale znowuż to apel do naszych widzów, tak, żeby wspierali też Twój kanał na tej zasadzie, że klikają, oglądają, dają łapki w górę. Ja sama to mówię za Ciebie, dlatego że ja uważam, że najważniejsze, co możemy zrobić, to wspólnie działać, wspólnie dążyć do odkrycia prawdy. Kiedy rośnie nasza świadomość, to nikt nam nie jest w stanie zagrozić. Jakkolwiek to brzmi, fizyka mówi, że obserwator zmienia obiekt obserwowany, ale jeżeli obserwator jest na wysokim poziomie świadomości, czyli kieruje się sercem i wiedzą, czyli nie rozdziela serca od rozumu, tylko czyni to wspólnie, jesteśmy w stanie stworzyć, powiedziałabym, nowy, wspaniały świat, ale według naszych reguł. Ja też twierdzę, że razem to możemy góry przenosić, więc jak będzie nas więcej, to rzeczywiście i tak mówisz, bo jakby technologia może być używana dobrze, ale boję się trochę, patrząc na aktualną władzę, w ogóle patrząc na to, co się dzieje na świecie, że jednak ta wiedza i ta technologia może raczej być użyta przeciwko nam. I to jest ważne, żeby to wiedzieć, przynajmniej znać świadomość i trochę robić wszystko, żebyśmy mieli wybór, mieli normalne życie. To, co na początku powiedziałeś, czyli wolność i szczęśliwe życie. To jest chyba najważniejsze, bo każdy z nas dąży do tego szczęścia, więc tego też, Kasiu, życzę Tobie. I Tobie również i wszystkim naszym słuchaczom. Dziękuję, że wytrzymaliście taką długą wypowiedź. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Dziękuję.